tylko dwa elementy, no i potrzeba naszej siły, cierpliwości. W taki oto sposób kilka tysięcy lat temu ludzie rozpalali ogień. O tym, że było to zajęcie trudne, wymagające wiedzy, sprytu i cierpliwości, mogli się przekonać uczestnicy sobotniego spotkania w pradziejowej osadzie w rezerwacie Krzemionki. Staramy się prezentować przeróżne formy aktywności człowieka w pradziejach, jakieś rzemiosła, różne aspekty związane z życiem w epoce kamienia. No i dzisiaj wzięliśmy na tapetę, że tak powiem, jedno chyba z najważniejszych zagadnień, czyli ogień, jego uzyskiwanie, przechowywanie, przenoszenie. Rozpalanie ognia różnymi technikami to jedno, ale ważna była również znajomość materiałów, które w niskich temperaturach zapalą się od iskry. No i tu znowuż pojawia się umiejętność czy znajomość tego wszystkiego, co mamy dookoła nas. No, trzeba znać materiały, które możemy znaleźć w najbliższej okolicy, umiejętnie je przygotować. No cóż, no, w zależności od metody, może to być kawałek huby, grzyba, który rośnie na drzewie, mogą to być jakieś wierzchołki suchutkie traw, no i pałka wodna, no i jeszcze wiele różnych materiałów. Rozpalenie ognia bez użycia zapałek czy zapalniczki to trudne wyzwanie. Współcześnie takie zdolności wykorzystywane są głównie w survivalu. A jak z takim wyzwaniem poradziły sobie dzieci? Trudno było wykrzesać ogień? Nie, łatwo. Jak ma się duże siły. Dla Basi nie było to już takie łatwe. Bo trzeba było pocierać. Dzieci w czasie sobotnich zajęć nie tylko poznały techniki rozpalania ognia. Nauczyły się, jak bezpiecznie ułożyć, podtrzymać i zgasić ognisko. Takie umiejętności z pewnością mogą im się przydać.